Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Rozgrzewka. Dobry wieczór Państwu, chociaż w zasadzie to przesadziłem z tym dobry wieczór, z przyzwyczajenia. Dzień dobry, bo 17.15 dopiero, choć już malutko robi się szarawo, to jeszcze przecież dzień, a czy to będzie dzień dobry, czy to będzie dobry wieczór, za parę godzin przekonamy się po tym, jak zawodnicy Widzewa zaprezentują się dzisiaj w meczu 8 kolejki pierwszej ligi w starciu z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz. My jesteśmy już z Państwem na trybunie prasowej, gotowi do pracy, my, bo jest ze mną Adrian Somorowski, dzień dobry. Dzień dobry. Adrianie, no idealna pogoda na zwycięstwo, można by zażartować, bo już nawet nie chodzi o temperaturę i o to, że nie pada, że jest ładna pogoda, idealna do grania, no to patrzymy też w tabelę i też jest idealny moment, żeby wreszcie po dwóch meczach bez zwycięstwa odkuć się i sięgnąć po trzy punkty. No może będziemy grali takimi seriami, tak, były trzy porażki, później dwa zwycięstwa, teraz dwa mecze bez zwycięstwa, no to może teraz znowu dwa zwycięstwa w drugą stronę, tak, no ale faktycznie no... Kim tu teraz nie wygrać, jak nie z Sandecją, która traci prawie trzy bramki na mecz, dlatego nie zdobyła żadnego punktu, no to chyba no tutaj nie ma innej możliwości niż komplet punktów, a pogoda to prawda no faktycznie ciekawsza niż w tych ostatnich meczach, bo było troszeczkę gdzieś tam deszczowo, teraz nie zapowiada się dzisiaj na deszcz, więc może tutaj słońce nam gdzieś będzie sprzyjać. Właśnie, dwa ostatnie mecze domowe to były pogody deszczowe, raz zwycięskie, raz remisowe. Dzisiaj nic deszczu nie zapowiada, chyba że będzie grad bramek. Na to bardzo liczymy, zwłaszcza w wykonaniu Marcina Robaka, który w tym sezonie w 7 dotychczasowych spotkaniach tylko 2 razy trafił do siatki, w tym raz z rzutu karnego, więc duży niedosyt. O tej porze w poprzednim sezonie miał tych goli już 5, a tym razem po 7 meczach, a tym razem tylko 2. No widać, że poprzeczka poszła do góry. Obrońcy mocniejsi, Marcin chyba w niższej dyspozycji, no ale jak patrzymy na to właśnie, co powiedziałeś, że Sandecja w dotychczasowych 7 meczach przegrała 7-krotnie, straciła 19 bramek, czyli prawie 3 na mecz, no to kiedy, Marcinie, przełamywać się i otwierać tą serię strzelecką na nowo, jak nie dzisiaj? Drugie zmartwienie, Adrianie, które ma dzisiaj trener Paweł Mandrysz, to jest Paweł Mandrysz to jego syn, który dziś na ławce rezerwowej, natomiast Piotr Mandrysz, a więc trener Sandecji, jeszcze trener Sandecji, i właśnie o to mi chodzi, to jest mecz być może o zachowanie posady, choć wiele wskazywało na to, że już z nowym szkoleniowcem Sandecja dzisiejsze zawody rozpocznie. No ostatecznie nie doszło do podpisania kontraktu z następcą. Mówiło się o tym, że Tomasz Kafarski miał wrócić do Nowego Sącza. On był faktycznie na rozmowach, jak donosili dziennikarze, ale wyjechał bez porozumienia, więc wygląda na to, że po prostu w Nowym Sączu powiedzieli, no dobra, skoro nie znaleźliśmy następcy, to na ten jeden mecz jeszcze niech jedzie Mandrysz, a potem wrócimy na spokojnie, będziemy szukać nowego trenera. Ale to tak wiesz, niepostrzeżenie może się jednak okazać, że gdyby Sandecja tutaj zrobiła punkt, a może nawet 3, no to wtedy by sobie swoją tą posadę tutaj, pracę w Nowym Sączu, trener Mandrycz przedłużył. Myślisz, że on tu przyjechał właśnie w takim celu, czy raczej po to, żeby się godnie pożegnać z drużyną? Znaczy, no na pewno jak każdy trener, czy jak każda drużyna, no będą chcieli grać o najwyższe cele, ale w praktyce myślę, że chyba remis też ich zadowoli, tak, bo no wszystko na ciężkim terenie. W Sandecji jak no nie popełniają na tę chwilę chyba takiego błędu, jaki my popełniliśmy 2 sezony temu, także nie zwolnili trenera i na szybko zatrudnili byle kogo, tak? Tylko no może to jest gdzieś tam proces, żeby odpowiednią osobę na to stanowisko zatrudnić, więc nie ma co tutaj się palić, szczególnie że mecz wyjazdowy, tak, więc nie wiem, czy jakiekolwiek zmiana stanowiska i tak by wpłynęła już dzień czy dwa na to, co się może dzisiaj wydarzyć. Gdyby Widzewie doszło do 7 porażek z rzędu w pierwszych 7 meczach nowego sezonu, to stałoby tutaj tysiące taczek na trenera, czekało na trenera Dobiego, albo nawet wcześniej zdążyłoby się one zapełnić. Tymczasem tak nie jest, no bo o inne cele grają oba zespoły. Widzew ma postawione zadanie skończyć sezon w pierwszej szóstce. Nie jest to jakieś takie no, awans albo śmierć, ale mimo wszystko mierzymy w miarę wysoko. Natomiast w wywiadzie dla portalu Widzew to my, trener Piotr Mandrysz, no, mówi wprost, no, naszym celem jest tak naprawdę zajęcie jak najwyższego miejsca w Pro Junior System. Nie mamy tutaj postawionego celu jakiegoś, aby gdzieś tam się piąć w górę. Dokładnie zacytuję, w planach jest nowy stadion spełniający wymogi ekstraklasy i do tego czasu zbudowanie drużyny, która będzie w stanie walczyć o awans. Więc na razie no, nie ma nowego stadionu, więc nie ma takich aspiracji. Doszło do rewolucji kadrowych, a w tym sezonie spada jedna drużyna. Zarząd jako cel stawiał zajęcie wysokiego miejsca w Pro Junior System.
miastem i on na ten moment jest realizowany, bowiem Sandecja jest na podium tego zestawienia, czyli możemy przyjąć, że trener Mandryś zadowolony z tego, co do tej pory udało mu się zrobić, bo jest na trzecim miejscu w tej tabeli klasyfikacji Pro Junior System. No chyba to tak nie do końca jest, tak jak to trener przedstawia, to chyba taka dobra mina do złej gry, bo Pro Junior System i pieniądze, te benefity z tym związane to jedno, no ale przydałaby się pozycja przynajmniej powyżej tej ostatniej, bo ta ostatnia drużyna spada do drugiej ligi. No myślę, że całkowicie by było troszeczkę inne podejście właśnie, gdyby spadały te trzy drużyny, tak w momencie, kiedy spada tylko jedna, no to nawet jak teraz widać, te trzy punkty dzielą ich do miejsca 15, tak więc jeszcze jest, biorąc pod uwagę tutaj, że sezon jest długi, no to jeszcze tych punktów mogą sobie zbierać wiele, tak? A przy okazji, jeżeli zarobią jakieś pieniążki, no byle tylko, żeby nie przerodziło się to gdzieś tam w drugą skrajność, że jednak spadną z ligi, co się okaże i wtedy pieniążków chyba nie ma jakiejś. No właśnie, bo dla spadkowiczów chyba tych premii nie przewidziano. Przejdźmy do składów, bo już mamy je od pewnego czasu gotowe, przygotowane na kartce, ładnie wydrukowane, pachnące jeszcze. No i zerkam najpierw na zestawienie gości. Tutaj cztery zmiany w porównaniu do poprzedniego meczu, a więc ta porażka 0-3 w Sosnowcu nie pozostała bez echa i nie pozostała bez reakcji trenera Mandrysza. W bramce oglądać będziemy Dawida Pietrzkiewicza, który bronił tutaj przed paroma miesiącami w barwach jeszcze Stali Stalowa Wola w poprzednim sezonie w drugiej lidze. Wtedy 3 gole widzowiacy mu zaaplikowali, ale on teraz zyskał uznanie w oczach trenera i drugi mecz rzędu wychodzi w podstawowym składzie. W obronie kilku doświadczonych zawodników, na lewej obronie Daniel Dziwniel, którego można pamiętać z meczów w Ekstraklasie w barwach Ruchu Chorzów, Korony Kielce, Głębia Lubin, jest doświadczony 34-letni stoper Michał Peter Bućko, który jest słowackim królem przestworzy, tak by można powiedzieć, bo on bardzo dobrze odnajduje się w stałych fragmentach gry, w takich pojedynkach powietrznych. No i też obok niego drugi ze stoperów Dawid Szufryn, który jest kapitanem tego zespołu. On także ma na koncie występy w Ekstraklasie. Konkretnie Szufryn tych występów naskładał i zaraz sprawdzę. Nie, akurat Szufryna nie wynotowałem, ale ma występy w Ekstraklasie, jest doświadczonym kapitanem tej drużyny. No tylko ta prawa obrona, czyli Adrian Danek, to nie jest zawodnik może jakoś super rozpoznawalny, ale on akurat pamięta ostatni mecz Widzewa ze Sandecją o punkty, bo grał w tym meczu w barwach biało-czarnych. Te zmiany, które nastąpiły w zespole Sandecji, mają miejsce w tym rąbie ofensywnym. Oprócz środka pola, gdzie Walski zagra z Kasprzakiem, to mamy zmiany na lewym skrzydle, na prawym skrzydle i w ataku. Nie ma Macieja Korzyma, który został w Nowym Sączu. Dziwne wokół tego narosły legendy. Niektórzy twierdzą, że kontrakt Korzyma został zawieszony. W jaki sposób i dlaczego, tego nikt nie podaje. Fakt jest taki, że Korzyma dzisiaj w Łodzi nie ma. Na środku ataku, na pozycji numer 9 został dzisiaj ustawiony Rafael Aleksandr Romao Victor, czyli Rafael Victor to jest portugalski piłkarz, który przyszedł do Sandecji przed tym sezonem, zdążył zagrać w 2 spotkaniach, raz z ławki, raz od początku do pierwszej, do ostatniej minuty, a potem leczył kontuzję, teraz wraca do pierwszego składu, więc jest trochę taką niewiadomą, mam wrażenie, portugalski napastnik. Natomiast na skrzydłach prawdopodobnie będziemy oglądać młodzieżowca Kamila Ogorzałego, o którym mówił Dominik Kun, były piłkarz Sandecji, a obecnie Widzewia, który komplementował Ogorzałego. Mówi, że to bardzo dobry zawodnik, szybki przede wszystkim, więc tutaj trzeba będzie zwrócić uwagę na tę jego dynamikę. No i prawdopodobnie na prawe skrzydło zostanie przesunięty, albo na lewe Maciej Małkowski, doświadczony piłkarz, kolejny, też ponad 100 występów w Ekstraklasie, 2 mecze w reprezentacji Polski nawet rozegrane. No i tym nowym zawodnikiem w 11 jest także Damir Sovsić, czyli zawodnik, no nie to pomocnik, nie to napastnik, on grywał raz w drugiej linii, raz w ataku w barwach Sandecji, ale mało bramek strzela, bo to jest piłkarz, który ma tych goli na koncie 2 w ciągu ostatnich 3 lat, więc no, jak tak patrzę na ten rąb ofensywny, tą czwórkę, czyli ofensywny pomocnik, napastnik oraz skrzydłowi, no to Adrian, tak na papierze nie ma się za bardzo kogo bać. No dokładnie, chociaż tutaj jedynie co już tak mi się rzuca w oczy, jeśli chodzi o całą Sandecję. To chyba to tak troszeczkę kolektywu, tak, bo te nazwiska, jak sobie gdzieś tam przewijały w poprzednich sezonie, no to sporo tych zawodników mi tak zostało, więc tutaj może gdzieś tam może być siła mocna Sandecji, chociaż o ile można tak powiedzieć, że jeżeli oni zdobyli do tego punktu, mnie też osobiście zdziwiła aż taka słaba postawa Nowego Sącza, bo myślałem, że chociaż parę punktów to będą, ale jednak
jednak nie i oby dzisiaj również nic to. No tak, jeżeli chodzi o zestawienie Widzewa, tutaj niespodzianek raczej nie ma, choć nie jest to skład w 100% taki, jaki przewidywaliśmy. Zachował miejsce na lewej skrzydle Dominik Kun, gdzie tutaj trochę myśleliśmy, że może trener Dobi postawi na Michaela Mayau na przykład, ale jednak Kun został w jedenastce. Jedyna zmiana w stosunku do meczu w Niepołomicach nastąpiła na środku obrony, ale to była zmiana kalkulowana. Raczej nam się wydawało, że trener pozostawi na środku obrony duet Daniel Tanżyna, Michał Grudniewski, ale ostatecznie postanowił tego drugiego z powrotem wysłać na ławkę rezerwowych, a od pierwszej minuty ponownie oglądać będziemy Krystiana Nowaka. No i tu się zastanawiam, czy to jest dobry ruch ze względu na wychowanie, wychowawczy, taki pedagogiczny trenera Dobiego, no bo Krystian zawalił trochę mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Już w 13 minucie obejrzał drugą żółtą kartkę czerwoną, przez niego zespół grał ponad 80 minut w osłabieniu. No i można było pomyśleć, że chociażby po to, żeby pokazać drużynie, takich numerów nie będę akceptował. To, czy sędzia pochopnie postąpił, czy nie, pokazując drugą kartkę, to jest jedno, ale musimy zachować w takich momentach czujność, dlatego ty, Krystian, za karę ten jeden mecz co najmniej siedzisz na ławce, tym bardziej, że Daniel Tanżyna i Michał Grudniewski w tych ostatnich meczach spisywali się naprawdę nieźle. Trudno było się o coś do nich konkretnego przyczepić. Tymczasem jest jednak inaczej. Jak ty to oceniasz? No tutaj można spojrzeć z dwóch stron na tą sytuację, bo jeśli chodzi o Krystiana, to z jednej strony można faktycznie mu ten mecz kolejny odpuścić, taką, można powiedzieć, w cudzysłowie małą karę, tak, że popełniłeś błąd, no to teraz ktoś skakuje na twoje miejsce i w zasadzie to też pobudza tą rywalizację i ustrzega przed tym, żeby tych błędów nie popełniać. Ale z drugiej strony no może to jest taki też sygnał dla Krystiana, że jednak ten w niego wierzy, że może tutaj da mu jeszcze jedną szansę, tak jak wydawało się, może dał też szansę Wojtkowi Pawłowskiemu, tak, na początku tego sezonu, no ale jednak nie wykorzystał jej Wojtek w kolejnym też spotkaniu. No tutaj co do reszty pozycji, no to inaczej bym chyba też tego nie ułożył, bo tutaj jak tylko spojrzę sobie na naszą ławkę, to nie wiem, czy za bardzo też my mamy za bardzo kim straszyć z tej ławki rezerwowej. No właśnie, tutaj można powiedzieć doświadczony Daniel Mąka, ostatecznie znalazł się w kadrze meczowej Patryk Stępiński, tam były pewne znaki zapytania, bo ten zawodnik na jednym z treningów odpuścił sobie udział w gierce, jakiś lekki uraz, okazało się, że na tyle lekki, aby móc dzisiaj wystąpić. No i tak rzeczywiście, no Henryk Oyama jeszcze jest, ale wiemy ile on daje drużynie, a raczej ile nie daje drużynie w tym sezonie i nie wiemy, czy on w ogóle na boisku się pojawi. Jest jeszcze Sebastian Rudol, to z tych zawodników defensywnych, no i Robert Prochownik i Michael Amejała, więc dwaj młodzieżowcy, którzy pewnie palą się do gry, ale oni też na razie jakiejś wielkiej jakości do gry nie wnoszą. No ostatnim rezerwowym jest z pola Bartłomiej Poczobut, no ale to jest piłkarz, który raczej nie odmieni gry w ofensywie, więc to biorąc pod uwagę, że chcemy dzisiaj wygrać, no to Bartek Poczobut to może być ewentualnie zmiennik dla któregoś z naszych środkowych pomocników, czyli albo dla Mateusza Mążenia, albo Patryka Muchy w dalszej fazie spotkania, kiedy któryś z nich no byłby już bardziej zmęczony, albo chcielibyśmy trochę bardziej przypilnować wyniku i wprowadzić zawodnika bardziej destrukcyjnego. A tak no to chyba wyklarowała nam się taka podstawowa jedenastka po tych kilku spotkaniach tego sezonu i tym razem nie chce mieszać trener Dobi. I może dlatego właśnie ten Nowak wraca, może on też w tygodniu, w tych treningach prezentował się na tyle dobrze, lepiej od Michała Grudniewskiego, że wybiega w podstawowym składzie. Tak jak powiedziałeś, no tutaj już tu jest kolejne spotkanie, ten skład wygląda bardzo podobnie, tak, ale tak jak gdzieś tam mówiłem, no nie wiem, czy kogokolwiek bym w tym momencie zastąpił, no co do Henryka Oyamy, no też mam nadzieję, że on po prostu tylko sportowo po prostu się prezentuje słabo, a nie już na zasadzie, że to jest na tyle skreślony, że po prostu nie ma miejsca dla niego, mimo tego, że nawet by się prezentował, powiedzmy, dobrze, tak? No to się okaże, czy w ogóle będzie miał jeszcze jakieś okazje do gry w tej rundzie. No ale no, wydaje mi się, że mimo wszystko takie stawianie cały czas na tą chwilę na tych jednych zawodników, to może w kontekście kolejnych spotkań też być dać jakiś efekt pozytywny, no bo jednak ta drużyna przede wszystkim się musi się zgrać, bo w ostatnich tych latach czy okienkach to ciągle były te wymiany i kiedy w zasadzie, jak nie w tym sezonie, możemy spróbować budować zespół nawet pod kątem nowego sezonu, jakby się nie udało po prostu teraz. No tak, każdy mecz to jest dodatkowe zgranie dla drużyny, łapanie automatyzmów.
i tak dalej. Patrzy na murawę, właśnie zbiegli z niej podstawowi piłkarze Widzewa w tym meczu. Pozostali na boisku rezerwowi. Daniel Mąka też już pomalutku zmierza w kierunku ławki rezerwowych, a razem z nim Sebastian Rudol, a także Bartłomiej Poczobut, Michał Grudniewski, a więc pomalutku będzie nam się ta murawa tutaj oczyszczać. Są też rezerwowi, ostatni rezerwowi Sandecji, więc to już ostatnie fragmenty. Trybuny na razie, Adrian, wypełnione no tak w bardzo mizernym stopniu, ale mamy piątek, więc jeszcze dzień roboczy. Tak to bywa, że właśnie kiedy to nie jest weekend, to kibice przyjeżdżają i wchodzą na stadion na ostatni moment, bo przyjeżdżają z różnych miejscowości, nie tylko z Łodzi. Zresztą przejechać przez samo miasto, na przykład z zachodniej części, też nie należy do najłatwiejszych, więc myślę, że te trybuny zapełnią się bliżej pierwszego gwizdka, może nawet tuż po tym gwizdku. Warto podkreślić, że mieliśmy taki mały happening, taką małą akcję przed meczem, gdy ktoś miał ochotę, mógł podejść pod pomnik poświęcony twórcom Wielkiego Widzewa. Tam była prezentacja nowej maskotki klubowej, czyli wygra zwycięzcy ankiety, którą jakiś czas temu przeprowadził klub. Tam wówczas najwięcej głosów padło na Wilka i tenże właśnie Wilk dzisiaj w owczej skórze, można powiedzieć żartobliwie, pojawił nam się pod stadionem, rozdawał dzieciom chorągiewki, też z wizerunkiem Wilka, więc sporo tych flag małych na kijach będzie gdzieś tutaj powiewać nam na trybunach w trakcie tego spotkania. Ten Wilk również, jak mniemam, będzie się gdzieś przechadzał tutaj w okolicach rodzinnych sektorów. Pusty znów sektor gości. Wiemy, że wybierali się pani Sandecji do Łodzi na to spotkanie, ale podobnie jak to było w przypadku meczu z Zagłębiem Sosnowiec, no na kwadrans przed rozpoczęciem spotkania klatka jeszcze jest pusta. Może wejdą, może korki, może znowu jakieś problemy z ochroną. Miejmy nadzieję, że tego typu cyrki, przepraszam za to kolokwialne wyrażenie, się już nie wydarzą i będą mogli kibice gości wejść na sektor. Tym bardziej, że nie ma ich tutaj Bóg wie ilu, tylko pewnie maksymalnie jest 200, może nawet mniej osób, a tak więc nie sądzę, żeby to jakaś wielka logistyczna przeszkoda była dla włodarzy Widzewa, aby przyjąć taką grupę, a jeżeli ochrona sobie z tym nie radzi, no to też naszym obowiązkiem jako klubu gospodarza jest taką ochronę zdyscyplinować albo po prostu zmienić. Pusta murawa, zraszacze na środku właśnie się uruchomiły, podlewają jeszcze obie strony boiska, flagi Ruchorzów, Duma Polski Widzew Łódź, Władcy Miasta Włókniarzy, jest KKS Kalisz, a więc nasi koledzy z Autonomii Kaliskiej, jest Hooligan z Widzew, You'll Never Walk Alone, Widzew to my, Widzew Wschód również dawno niewidziany, a na górze sektora D Bałty, Żabieniec, Radogoszcz i Stare Miasto, jeśli chodzi o łódzkie osiedla, a z fan klubów dzisiaj wiszą, jeśli tak można powiedzieć, Łęczyca, Łowicz, Bełchatów, Grudziądz i w trakcie rozwieszania jest flaga Zgierza. Możemy powiedzieć, że dzięki Polsat, bo narzekaliśmy na to i mieliśmy oczywiście ku temu podstawę. A przepraszam, jeszcze flaga Serce Łodzi tam na balkonie. Mieliśmy ku temu i teraz jeszcze Elanowcy pojawili się obok Kalisza. Natomiast mieliśmy pewne zastrzeżenia, że znów Polsat przydzielił nam piątek. Kibice się na to denerwowali i słusznie, ale tym razem okazało się paradoksalnie, że nam to pomogło, bo od jutra wchodzą nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Od jutra znów tylko 25% pojemności trybun może być na każdym polskim stadionie, a dziś jeszcze po staremu, dziś jeszcze 50, a więc to ostatnia być może szansa w tym roku, aby mecz Widzewa obejrzało na żywo z trybun 9 tysięcy widzów. No może abym też nie wykrakał, tak, ale może być tak, że to może być w ogóle ostatni mecz w tym roku, w ogóle z kibicami, tak, bo te strefy zmieniają się na tyle dynamicznie, że przy czerwonej już nikt by nie mógł niestety obejrzeć, tak? Ale miejmy nadzieję, że chociaż te 4,5 tysiąca będzie mogło do końca roku, a na wiosnę już się troszeczkę to unormuje. A propos maskotki, mogliśmy jeszcze zawsze tutaj zatrudnić zwolnioną niedawno maskotkę Arsenalu, bo Ganozaur, jak to tutaj niestety stracił pracę w związku z koronawirusem, mógł nam też towarzyszyć. Tak już żartobliwie kończąc, chodzą słuchy, chodzą pogłoski, że tym człowiekiem schowanym za maską Wilka jest trener Marcin Kaczmarek, który jest wciąż na kontrakcie. Wszyscy się tutaj zastanawiali, skoro Kaczmarek jest ciągle na naszym utrzymaniu, to znajdźmy mu jakieś zajęcie. Padały propozycje, niech się zajmie szkoleniem młodzieży w Akademii, a może na kasę. A tymczasem tutaj dzisiejszy żart, który krąży między kibicami, to Marcin Kaczmarek wcielił się w rolę Wilka. Nie, oczywiście żartujemy, pozdrawiamy trenera, życzymy wszystkiego dobrego. Trwa wyczytywanie składów obu drużyn, więc my zrobimy sobie teraz dosłownie minutkę przerwy. Wracamy za kilkadziesiąt sekund i zaczynamy już dla Was komentarz dzisiejszego spotkania. Kłaniamy się, do usłyszenia za chwilę. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.